Matura 2015, zadanie demografia, wykonane w arkuszu kalkulacyjnym, czy to Calc, czy Excel. Na stronie maturainformatyka.buzinfo.pl w dziale arkusz mam zarówno treść zadania, jak i dane do tego zadania. Przyjrzyjmy się. W pliku kraina.txt mam informacje o 50 województwach. Przykład. Województwo pierwsze w regionie D. Ilość kobiet oraz mężczyzn w roku 2013 oraz ilość kobiet i mężczyzn w roku 2014. Na tej podstawie będziemy mogli wyliczyć przyrost naturalny oraz zasymulować ilość populacji w latach przyszłych. Przejdźmy do treści zadań. Jeszcze oczywiście wcześniej zaimportujmy dane. Ctrl-A, Ctrl-C. Przejdźmy do arkusza kalkulacyjnego. Ctrl-V, ale zrobię to od drugiego wiersza. Upewnijmy się, że dobrze separator został rozpoznany. Średnik i tabulator. Tam chyba tylko średnik był separatorem. Tak. To importujemy. Spójrzmy, czy jest 50 województw, czyli 51 wiersz jest ostatni. Jeżeli będę chciał używać tabeli przestawnych, to muszę mieć tytuły kolumn. A zatem niech to będzie województwo. To jest kobiety 2013, mężczyźni 2013, kobiety 2014 i mężczyźni 2014. Jesteśmy gotowi na treści zadań. Zadanie pierwsze, za 5 punktów aż, to jest bardzo dużo. Wyznacz ludność, czyli wszystkich mieszkańców z każdego regionu. Regionu A, B, C i D. Tu mamy już odpowiedzi. Odpowiedzią jest także wykres, który musimy stworzyć. I zgodnie z wytycznymi wykres powinien posiadać tytuł i podpisane kolumny lub legendy. Przejdźmy do rozwiązania. Wypreparujmy sobie tutaj region, żebyśmy mieli osobną kolumnę informującą o regionie. Najłatwiej chyba funkcją prawy, lewy, tutaj będzie prawy z tej komórki. Ponieważ jest to jeden znak, to nawet nie trzeba pośredniku pisać. I rzeczywiście mamy region D. Kopiujemy to w dół. Tu jeszcze sobie zsumujmy kobiety i mężczyzn w roku 2013. Ogólnie KM 2013 jako sumę równa się to plus to. I kopiujemy w dół. A teraz już wystarczy stworzyć tabelę przestawną z całego tego obszaru. Dane, tabela przestawna. Po tym zadaniu pokażę, jak to zrobić w arkuszu Excel, bo jest to troszeczkę inaczej. Utwórz. Domyślił się, że chodzi o całą tabelę z całego zaznaczenia. I teraz, co chcemy pogrupować? No, chcemy pogrupować kolumnę region. Regiony będziemy grupować i będziemy sumować wszystkich mieszkańców z każdego regionu. No to dobrze, to jest najprostsza możliwa tabela przestawna. Pięknie. Tu mamy ilość mieszkańców w każdym z tych regionów. Gdybyśmy chcieli teraz stworzyć z tego wykres, jeżeli byśmy chcieli, żeby był ładnie opisany, no to lepiej go sobie tutaj przekopiować. Tu może jakiś opis ładny, region, tutaj liczba mieszkańców i z tego tworzymy wykres. Miał być to wykres kolumnowy, czyli właśnie taki. Dalej, zakres już jest podany, ponieważ zaznaczyliśmy najpierw go. Możemy uzupełnić go tytułem, czyli ludność 2013 i tworzymy. Oczywiście, ponieważ zaznaczyliśmy także kolumnę z identyfikatorem regionu, no to kolumny są podpisane i taki wykres oraz te liczby to już jest pierwsze 5 punktów na maturze. Gdybyśmy nie chcieli używać tabel przestawnych, proszę bardzo, pokazałem tutaj,
jak uzyskać jeszcze raz taką samą liczbę dla regionu A. W jaki sposób to zrobiłem? Suma, jeżeli w arkuszu wcześniejszym, czyli tam, gdzie mamy tę tabelę, najpierw podaję obszar, gdzie wyszukuję region A, a potem obszar do sumowania. Spójrzmy na te obszary. To jest obszar, który przeszukuję, szukając regionu A, a sumuję dla niego ten obszar. Czyli jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, bez tabel przestawnych, zwykła suma jeżeli, ale czterokrotnie. Dla warunku A, warunku B i dla warunku C i D. Obiecałem jeszcze pokazać, gdzie w arkuszu Excel wstawia się tabele przestawne. W zakładce Wstawianie, tabela przestawna. Także mamy cztery pola do wypełnienia. Będziemy przyciągać właściwe pola. Tutaj jest etykiety wierszy, a tutaj to, co będziemy sumować. Czyli sposób działania już jest dokładnie taki sam. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie to odnaleźć. Zadanie drugie. Po punktacji orientujemy się, że o wiele łatwiejsze. Przeanalizuj dane i wybierz te województwa, w których liczba kobiet w roku 2014, czyli tym późniejszym, była większa niż w 2013 oraz liczba mężczyzn także była większa niż w roku wcześniejszym. Podaj liczbę wszystkich takich województw w skali całego kraju oraz w każdym z regionów. Musimy zatem dodać tutaj informację, czy liczba kobiet oraz mężczyzn była większa w roku 2014 niż w 2013. Więcej. Może bez polskich liter. O, widzę, że automat i tak mi wstawił M. No dobrze. Jeżeli. I teraz musimy podać dwa warunki. W arkuszu kalkulacyjnym Excel jest to funkcja oraz, tutaj jest to funkcja i. To jest dokładnie taka sama funkcja. I, czyli dwa warunki. Musi zajść taki warunek, że kobiety 2014 to jest więcej niż kobiety 2013. Średnik mężczyźni 2014 to jest większa wartość niż mężczyźni 2013. Jeżeli to zachodzi, to jest wspólny warunek równocześnie, to wtedy wstawiamy 1, a w przeciwnym wypadku wstawiamy 0. I rzeczywiście w tym województwie tak jest, kopiujemy w dół, ale widzimy, że w wielu tak nie jest. Jeżeli sumujemy jedynki, czyli suma tej kolumny, to już powinniśmy uzyskać 19 województw w skali całego kraju, ale ja chcę także mieć podział na regiony. Mógłbym znowu użyć funkcji suma jeżeli, albo tabel przestawnych. Co preferuję? Tabela przestawna, utwórz z całego tego zaznaczenia, łącznie z nowymi kolumnami. I co? Znowu podzielmy to na regiony i posumujmy tym razem pole więcej. OK. I widzimy, w regionie A 3, w regionie D 4, tu 8, 4 i całość suma 19, a zatem mamy poprawną odpowiedź. I ostatnie zadanie składające się z kilku etapów. Na początek mamy wyznaczyć dla każdego z województw tempo wzrostu, czyli stosunek ludność 2014 podzielić na ludność 2013 i zakładając, że się nie będzie zmieniał w kolejnych latach, przeprowadzić pewne symulacje, ale to potem. To, co wyznaczymy, mamy zaokrąglić w dół do czwartego miejsca po przecinku, co było pewnym problemem. Tu mamy przykład na konkretnych liczbach dla pierwszego z województw. Przejdźmy do zadania. Pokażę też, na czym błąd polegał. Błąd. Otóż bardzo wielu uczniów użyło zwykłej funkcji zaokrągl. Z czego? No z poprawnych liczb jak najbardziej. Czyli z ludności 2014 podzielić na ludność 2013, którą już mamy zresztą obliczoną. I to wszystko zakrąglali do czwartego miejsca po przecinku. Jest to zakrąglenie matematyczne. I oczywiście błędy, bo myśmy mieli odrzucić od piątego miejsca po przecinku. Poprawnie będzie przyrost tak liczony. Równa się zaokrągl w dół. No i te same wartości, czyli
suma kobiet i mężczyzn podzielić na sumę kobiet i mężczyzn w roku wcześniejszym i w arkuszu kalkulacyjnym Excel ponoć działa tutaj średnik 4, tutaj nie działa. Jeżeli tak zaokrąglę, to mi zaokrągli do liczb całkowitych, ale posłużę się prostym trikiem. Po prostu razy do czwartego miejsca po przecinku, więc razy 10 tysięcy. Będę miał 10 tysięcy większą liczbę, a teraz wszystko podzielić przez 10 tysięcy, czyli uzyskam to samo, ale do czwartego miejsca po przecinku. I to jest poprawna wartość. Tu widzimy tak samo, a tu już mamy na czwartym miejscu po przecinku różnicę, ale te liczby są poprawne. Należy teraz przeprowadzić symulację dla kolejnych lat, aż do roku 2025 włącznie. Jak będzie się zmieniała populacja w każdym województwie? Przy czym musimy uwzględnić tak zwany efekt przeludnienia. Jeżeli w danym roku ludność tego województwa będzie ponad dwukrotnie większa niż stan z roku 2013, czyli pierwszy, który badaliśmy, to następuje efekt właśnie przeludnienia i od następnego roku populacja tego województwa już nie będzie się zmieniać. Dla testu mamy podane, że w pierwszym z województw efekt przeludnienia nastąpi w roku 2025, ale jest to ostatni badany rok. Dodatkowo, oczywiście ludzie to nie ułamki, więc ilość ludzi zaokrąglamy zawsze w dół do liczby całkowitej. Przejdźmy do symulacji. Jak widzicie, przygotowałem sobie już kolejne lata. Bardzo dobrze. 2014 liczymy tradycyjnie, ponieważ coś tutaj nie. O. Ponieważ mamy do niego dane, czyli liczba mężczyzn plus liczba kobiet, która mi się tutaj troszeczkę ukryła. O. I to jest 2014. Natomiast w 2015 będziemy już symulować, uwzględniając nasz przyrost naturalny. Równa się jeżeli. Dlaczego jeżeli? Bo musimy uwzględnić ewentualny efekt przeludnienia. Na początek taki prosty wzór, potem go jeszcze poprawimy. Jeżeli w poprzednim roku było więcej niż dwa razy w roku 2013, a mamy tą komórkę tutaj już obliczoną, to wtedy był efekt przeludnienia i populacja się już nie zwiększała, czyli przepisujemy poprzedni rok. W przeciwnym jednak wypadku poprzedni rok wymnażamy jeszcze razy przyrost naturalny. Ten wzór zaraz będziemy korygować jeszcze. Niemniej w tym miejscu jest prawie dobrze. Już widzimy, co musimy skorygować. Ułamki. Wiadomo, że ludzie nie są ułamkami. No więc co? Tę wartość, którą wyliczamy, jeżeli nie mamy efektu przeludnienia, musimy zaokrąglić w dół. W dół, zgodnie z treścią zadania, do liczby całkowitej. Więc tutaj już bez żadnych trików działa. Teraz musimy jeszcze poblokować pewne komórki. Zauważmy, że jeżeli będziemy kopiować ten wzór w prawo na kolejne lata, to nie mogę tej komórki zmieniać, ponieważ to jest mój odnośnik, który zawsze będzie określał, czy wystąpił efekt przeludnienia. Muszę zatem zablokować zmianę literki przy kopiowaniu. Dolar przed G. Oczywiście nie wolno dać dolar przed cyfrą 2, ponieważ wtedy kopiując ten wzór w dół, tak żebyśmy odnosili się ciągle do ilości ludności w pierwszym województwie, czyli tylko przed literką G dolar. Dobrze. I druga sprawa. Jeżeli będziemy kopiować w bok, to także nie mogę zmieniać wielkości przyrostu naturalnego. Przyrost to jest J i także go blokujemy także tylko przed literką. OK. Teraz możemy ten wzór przeciągnąć w bok na kolejne lata. Tu już powinien być efekt przeludnienia. I skopiujmy go także w dół. Pięknie. Wszystkie liczby z symulacji mamy poprawne. Tu widzimy, że populacja wymiera w jakimś województwie. Tak też może być.
ponieważ już mamy pełną symulację, sprawdźmy, co dokładnie mamy wyliczyć. Podaj liczbę wszystkich mieszkańców Edulandii w 2025 roku, czyli suma województw w roku 2025. To proste. I wskaż, które województwo będzie miało w tym roku najwięcej mieszkańców, czyli po prostu max. Oraz podaj liczbę województw, w których kiedykolwiek wystąpi efekt przeludnienia w latach 2014-2015. Musimy wyłapać, czy gdziekolwiek występowało przeludnienie. Tu mamy odpowiedzi, które sobie za chwilę porównamy. 18 województw z przeludnieniem, najliczniejsze W12C i tutaj 125 i końcówka 205. To proste obliczenia. Rok 2025. Sumujmy kolumnę powyżej, ale nie od... no dobrze, tak? Zedytujmy to. Nie od V1, tylko od V2, dlatego że w V1, proszę Państwa, mamy rok, tak? Czy to jest poprawna liczba? Tak, 125, 930, 205. Teraz jeszcze maksa poszukajmy. To może wytłuśćmy. Max równa się max, niestety przetłumaczona funkcja przez KS, a nie przez X. Z jakiej liczby? Stąd dotąd. I to jest ta wartość. Ale pytanie brzmiało, w jakim ona jest w województwie? Czyli chcemy odnaleźć nazwę województwa. Dla 50 województw można by to właściwie ręcznie zrobić, ale dlaczego nie? Zautomatyzujmy sobie to. Jeżeli ta wartość jest równa tej wartości, którą poszukujemy, to wtedy wpisz wiersz, w którym znalazłeś to, wiersz, w którym znalazłeś taką wartość, w przeciwnym wypadku wpisz 0. OK. Poprawmy jeszcze to, ponieważ to W52 musimy zablokować. Będziemy kopiować przecież ten wzór w górę. O, na 50 to sobie przeciągnijmy. Może łatwiej byłoby od początku to szukać. I rzeczywiście, o, tutaj w 13 wierszu mamy województwo, dobrze? 13 to jest województwo W12C, czyli właśnie to, które jest poprawną odpowiedzią. Jeszcze szybciutko, ile województw miało efekt przeludnienia? Przeludnienie równa się, jeżeli przeludnienie nastąpiło tutaj w 2020, to potem już dalej efekt przeludnienia cały czas trwał. Czyli możemy sprawdzać de facto rok 2025. Jeżeli w roku 2025 było więcej niż dwa razy 2013, to jest, jest ta suma 2013. Tutaj, wróćmy do naszego wzoru, to wtedy 1, a w przeciwnym wypadku 0. Skopiujmy to w dół. Oczywiście bez tego wiersza. No i sumujmy. Suma, jak widzimy, 18 województw uległo przeludnieniu, co kończy zadanie.